Kupiłam bilety na Podsiadło. Zanim usłyszałam jego płytę. Ja uwielbiam typa. Nadal bym je kupiła, ale jestem trochę jeszcze zawiedziona, bo podoba mi się ta płyta. Niektóre piosenki mi się bardzo podobają, ale niektóra jest taka, że totalnie bym ich nie słuchała. Nie wiem jak wy, możecie mi dać znać. Miałam jechać do przyjaciółki do Gdańska, ale bilety wyprzedały się dosłownie mega szybko. Potem kminiłyśmy, żeby kupić od kogoś. Wstawiłam posta na grupę. Tyle skamerów do mnie pisało, że to jest jakiś żart. Sprzedaję na Vinted 4 lata i trust me, I know, jak wygląda próba oszukania. Wiadomo, nie jestem jakimś jasnowidzem, też mogłabym dać się oszukać. Ale mniej więcej widzę, kiedy jest tak faktycznie okej. W Poznaniu były jeszcze dostępne bilety na stronie, więc jakby bezpiecznie. Co prawda nie jest na stadionie, tylko jest na targach ten koncert, czego żałuję, bo na stadionie by było zajebiście. I stwierdziliśmy, że dobra, zostawiamy ten Poznań i idziemy na koncert. Jeżeli fani są tutaj Dawida. Najbardziej podoba piosenka tak. Najlepsza jest Mori. Robię wam koncert, żebyście wiedzieli, jakie noty. Muszę iść. Już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. Zajebista, ale ona jest bardzo taka ciężka moim zdaniem. Tak jak Nieznajomy jest ciężki, bardzo, to jest chyba najcięższa piosenka, jaką on zrobił. Mori też jest ciężka, podoba mi się mega, ale staram się jej nie słuchać, by się nie wprowadzać w taki mood. Jak słucham smutnej muzyki, to mogę stać się łatwo smutna. O matko, słoneczko, co ty robisz? Miałam fazę na to, co masz ty. Ja nie mogłam tego przez tydzień lub dwa wyciągnąć z głowy. Za pierwszym razem, jak słyszałam Wirus, piosenkę, to mówię, what the fuck, co to jest? Autentycznie nie podobała mi się ta piosenka. Teraz już nie, ale miałam po prostu taką fazę potem, że cały czas chodziła mi, jestem wirus, więc wiruj ze mną, wiruj ze mną. Świruj ze mną, WIRUS, jestem wirus. Post. Post jest mega, bo to było dla mnie całkiem ciekawe, bo ja to słyszałam w radiu i mówię, to nie jest Dawid. Jakby nie ma opcji. I dopiero jakoś po dwóch minutach, jak ta piosenka robi się taka bardziej, wiecie, rytmiczna i słychać te jego chórki typowe dla niego, to zrozumiałam, że to jest Dawid. Ja mam wrażenie, że tam nawet jego głos brzmi inaczej, nie? Dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak. Post. A ja tu poszczę, bo piątek, więc rybę mam na obiad. Rzucę kamieniem prosto w twoją twarz. I wstawię wam jeszcze kilka tutaj moich ulubionych, bo ja nie pamiętam za bardzo jeszcze, jak one się nazywają. Na rower skoczyć, nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep. Bałem bok. W telefonie tylko marzenia. Nie patrzą w oczy, piramidy chcą nam wcisnąć znów. Ja już byłam raz na koncercie Dawida, na Openerze w tym roku. Ja nie wiem, co oni sobie myśleli, bo nie dali go na główną scenę. Dali go na scenę taką mniejszą. Tam był taki namiot. Namiot był cały zajęty i jeszcze obszar z 4 razy większy niż ten namiot dookoła, więc jakby tyle osób go nie widziało. Widziało go tylko na billboardach. Na billboardach. No chyba billboardach, nie wiem tej. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Openę! Znowu jadę. Wiecie, o co chodzi, po prostu na ekranach, więc byłam na jego koncercie, ale go nie widziałam. Okej, okay. Teraz go zobaczę i jestem mega podjarana. Tu zdjęcia i look at the... Aha. What the fuck is going on here? Pokazał, dobra mordeczka.
ja muszę wam nagrać, o co tutaj chodzi. Ja nie mogę jeść glutenu, nie? Więc miałam mąkę gryczaną i ja ją zamawiam przez internet, bo jest po prostu najtaniej. Tak hurtowo, nie? Że kilka paczek od razu. Jakoż moja mama jest wielkim gromadzicielem słoików, to nie mam miejsca w szafkach. Te mąki stoją po prostu powpychane wszędzie. Glutenu nie jem tak już około pół roku. To była ta pierwsza partia mąk, którą zamówiłam. Ktoś ją wcisnął tak głęboko, że do teraz jej nie znalazłam. I chciałam zrobić chleb. I znalazłam mąkę. Mówię, dobra, ją wykorzystam, ona już tam tyle stoi, że ją wykorzystam. I nie wpadłam na to, żeby sprawdzić, czy tam są jakieś robale, mole. Od razu ją jakby wrzuciłam, nie? Najgorsze było to, że ja nie strzeliłam, że to są robaki. Tak to dotknęłam. Co to jest jakieś takie posklejane? I ja nagle widzę, że to się rusza. Ja mówię, nie, to jest żart. I ja wolę pająka wziąć do ręki jakiegoś. Nawet karaluchy już wolę, niż glizdy, larwy. To, co słyszycie na samym końcu, i ja myślałam, że się zżygam. O nie! Ja nigdy nawet nie słyszałam, żeby ktoś miał taką plantację tego, bo tam były setki tych robali, nie? Ja jeszcze rozumiem, jak się zdarzy jakaś jedna larwa, albo... Nie rozumiem. Rozumiem, jeżeli jakieś mole i tak dalej, no umówmy się, chyba każdy miał kiedyś mola. Takich larw to ja nigdy nie miałam. I co dopiero tyle. I nie słyszałam, żeby ktokolwiek miał taką apokalipsę. Obrzydliwe, więc trust me, sprawdzajcie każdą mąkę, jaką używacie, bo jakbym tego nie zauważyła, to bym się obudziła jedząc te robaki w chlebie, nie? W lesie. Uwielbiam las ogólnie. Tak jak kiedyś totalnie nie doceniałam przyrody, nie chciałam nigdy chodzić na jakieś spacery. Po co komu spacer i tak dalej. To teraz nie, jakby codziennie idę albo do parku, albo do lasu. Przyroda to jest najlepsza rzecz ever. Ona mi daje takie poczucie spokoju, że właśnie jak jestem zestresowana, to idę do parku, tak jak kiedyś chodziłam na trening. To ja byłam kiedyś taka ogólnie, że właśnie nie doceniałam za bardzo nic, co miałam. Jak gdziekolwiek jeździłam, na przykład z rodzicami, gdzieś za granicę i tak dalej, to ja w ogóle tego nie doceniałam i zawsze miałam takie, Jezu, ja bym się wolała wrócić. W piątek jest impreza, halo. W sobotę na miasto miałam iść, nie? Po prostu tak płytkie. Fajnie jest iść na miasto i na imprezę, ale jakby, nie wiem, nie jest to po prostu dla mnie już priorytet, żeby być na każdej imprezie i bać się, że coś mnie ominie. Jakby... Nie da się być wszędzie, zawsze cię coś będzie omijać i kiedyś właśnie takie miałam podejście, że nie, ja muszę być zawsze tam, zawsze na imprezie, zawsze z moimi znajomymi, gdziekolwiek, kiedykolwiek oni idą, ja muszę być, bo mnie coś ominie. No i co z tego, że cię ominie, nie? Jakby właśnie, co z tego, że cię coś ominie? Ale to właśnie jest takie poczucie, że chcesz przynależeć do czegoś, do jakiejś grupy ludzi i tak dalej. Ale tak naprawdę mi to szczęścia za dużo nie dawało. A teraz już tak dawno nigdzie nie wyjechałam, bo najpierw był COVID, potem ja miałam problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że niedługo gdzieś w końcu pojadę. W sensie chodzi mi, że za granicę, bo tak po Polsce to jeździłam. I teraz jak tego nie mam od jakiegoś dłuższego czasu, to dopiero teraz zaczynam to doceniać. Ale też bardzo zmieniło się jakby moje podejście do życia, że tak powiem, przez ostatnie 2 lata. I znajomi, chlanie, telefon przestały być dla mnie priorytetem i zaczęły być nim trochę inne rzeczy. Nie ma co żałować, bo to też czegoś uczy, ale no jestem mega wdzięczna za to, że po prostu ogarnęłam dupę, bo inaczej się nazwać tego po prostu nie da. Akurat tego dnia byłam w szkole i zastanawiałam się, co ja tam kuźwa robię. Był taki okres, kiedy marudziłam cały czas, że boli mnie głowa
i autentycznie bolała mnie głowa dzień w dzień. Także poszłam do lekarza i gadaliśmy o jakichś tam neurologach, chyba jakieś rezonanse, cholera wie co. O, lepiej. A pani mówi, to ty zrób badanie na wzrok. Ja mówię, kurde, no dobra, nie, no ale to nie od tego boli mnie głowa. Guess what? Okazało się, że moja wada wzrosła do minus 1,5 i plus 2,5, więc jakby na jedno oko mam na minus, na drugie mam na plus. I astygmatyzm, moje oczy się tak męczyły. Cały czas takie coś, że tu wszystko było tak spięte, więc jeżeli boli was cały czas łeb, zapraszam do okulisty. Co mi tu mucha jakaś lata? Kurwa, atakuje mnie. To jest pani kotek? Nie. On się tu kręci po tej ulicy. Fajny, nie? Właśnie tak już z 5 minut z nim siedzę, bo się przylepił i nie mogę odejść teraz już. Really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in.